Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio. Witam was w kolejnym odcinku z 16 FIFA Foot Ultimate Team. Inaczej. Tak, zmusiłem się i nazbierałem trochę więcej końców. Sprzedałem kartę kontraktu 99+ za 1,5 kafla, co mi dało w sumie 7600. Jeszcze zagrałem teraz mecza, żeby się rozgrzać. I tak, mamy nową drużynę tygodnia: Royce, Coutinho i Maicon. Jeszcze tam widziałem Milika w informie. Ciekawie, jakby się trafiło takiego Milika albo coś lepszego, albo takiego Marco Royce'a. To już są końce w kieszeni w sumie. Dobra, ale mniejsza z tym. Powinienem szybciej robić wstępy, a robię je wolniej. Otwieramy pakę za 7,5. Teraz będą emocje, bo 3 rzadkie karty. 3. Tym razem 3, a nie 1. Więc muszę sobie życzyć powodzenia, że trafię coś naprawdę boskiego. Dobra, muzyczka się przyciszyła. O, coś czuję, że naprawdę mocne dostanę. Jakiś Tito. Germain. Mamy duplikata. Bardzo fajnie. Ale szału nie było, szału nie było. I tu prawy obrońca. Z Hiszpanii. Z Hiszpanii! Ti! Jest dobrze, dobrze. Zrobimy dzisiaj coś nowego. Świetnie. Hiszpania mi się buduje. Czekaj, zobaczymy, ile on jest warty na licytacjach. Zawsze miałbym ten grosz. 7,5. I tak jestem zadowolony, że coś tam wypadło. O, nic nie idzie. Ale zawsze to do mojej obrony to się wzmocni, ten składzik. Bardzo fajnie, jestem uradowany pozytywnie. Wymienimy sobie za tego. I Germain. O, Liga Francuska! Bardzo fajnie. Zrobimy dzisiaj parę testów w sumie. To będzie dobre, dobra próba. No sorry Durdewicz, ale cię muszę wymienić. Nie wiem, czy twój czas nie dobiegł końca. O, widzę. Polak. Polak równy Polak. Dobra, weźmy te. Podobają mi się te szwedzkie koszulki historyczne. Dobra. Jakieś zarządzanie. Cholera. No nic, trudno. Inaczej będziemy to robić. O kurde, widzę, on tu ma takie BPL. Takie sobie BPL. Mieszane z Bundesligą, też ma tego zawodnika co ja na prawej obronie. Fabiański chyba widziałem, a jak nie Boruc. Zobaczymy. Świetny początek sezonu FC Krzaczów. Jeśli będą konsekwentnie podążać tą drogą, to awans mają jak na wyciągnięcie ręki. Tej wstawaj! No, wstawaj! Dobra, strzelaj Fabregas, strzelaj! Fabregas! 1-0, szósta minuta, właściwie siódma. Pięknie. Sorki, że robię tą samą cieszynkę, ale to nieważne. Fabregas strzelił swoją pierwszą bramkę na wypożyczeniu, ale strzelił, to się liczy. A, jaka bomba. Pięknie. Fabregas. 1-0. Świetnie. Wypożyczony Fabregas, ale jest bramyczka. Okej. Okay. 1-0, minuta siódma. Chyba to jest na razie najszybszy gol, jaki zdobyłem w ogóle w ligówkach. Calhanoglu, Calhanoglu! O, kolejny strzał i obroniony, ale Calhanoglu jeszcze gra, jest żywy. Jest w miarę żywy. Dobra. Tito, nie, Calhanoglu. Calhanoglu. I piłka wybita do przodu. No i wyszedł, zrejczpitował, idiota. No i mamy 3 punkty, bo przecież wygraliśmy mecz na 1-0. Ja bym tu jeszcze zagrał jeden mecz, bo kurde, to był rejczpit zdecydowany. Pięknie, LTC Krompiri. Zobaczymy, co to za koleś. A zagramy sobie teraz w czarnych. O, jaka bieda. Chociaż nie, on ma na wypożyczeniu tak. Santi Cazorle i Kevina De Bruyne. Więc tutaj może być prawdziwy problem, bo oni obaj mają po 4 gwiazdki
skill moves i weak foot. No więc nie ma tutaj co lekceważyć. Dzisiaj do awansu potrzebują jedynie remisu, ale na pewno zwycięstwo kibiców ucieszy jeszcze bardziej. No pewnie. O, piękna składanka podań. Dobra, biegnij Soriano, Soriano, biegnij. Z tego powinna być bramka. Jest, 1-0. Ta bramka daje minimalną przewagę i odrobinę komfortu. Tak, prowadzą, a przecież do awansu zajebiście. I Soriano ma już 5 bramek. 5 bramek w 4 spotkaniach. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, zajebiście. To ta sytuacja najlepiej znaczy w 5 spotkaniach 5 bramek. Trzyma formę koleś, naprawdę. Dumny jestem z niego, że mam takiego piłkarza. Faulowałeś mnie. Dobra, biegnij, Soriano. Jest zawodnik na czystej pozycji. A! Strzelaj! Ale go zrobiłem! Po tym golu mogą myśleć o końcowym triumfie. Z taką przewagą nie powinni dziś przegrać. Prowadzą wysoko. Kurde, Soriano, to jest mój ziom. A takie fałszywe podanie zrobiłem do niego i się nie mogłem się spodziewać, że to się odbije od niego. Piękny, piękny Soriano. 15 minuta. Zajebiście. 2-0. I mamy pewną szansę już na to, że zdobędziemy awans. Dobra, odebrana piłka. Ach, doskonale to przeczytał. Kevin De Bruyne. De Bruyne! A, wyciągnął to Hiszpan. Dobrze. Za moment wznowienie. Pięknie. Pięknie wręcz. Świetnie udało. O, jak to wypiąstkował! No i nie udało. Jak ci się uda to fajnie dośrodkować, to dośrodkuj. Elustondo! Co tu się działo na tym polu karnym? Dobre podanie. A, taki strzał. Kto to strzelił? Brawo, brawo panowie. Kto to strzelił? Wystarcza im jeden punkt do awansu. Garcia, jaki strzał? A do końca meczu jeszcze daleko. Hiszpania rządzi teraz. Mamy powtórkę kolejnej bramki. W moim składzie Hiszpania tu rządzi. Rywale nie potrafią utrzymać kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. I to srebrna karta. Ciężko jest bramka. Pięknie, Gonzalo Garcia. Jego druga bramka. Bo jedną tam pozwoliłem mu strzelić w karnym. Co koleś, rage quitujesz? Hiszpania cię rozgromiła, że tak można. A, wiedziałem, no. Kurde, Hiszpania dzisiaj dopięła swego, a nawet pierwsza połowa się nie skończyła. Trzeba to wygrać. No i walczymy o mistrzostwo. I teraz czekamy na przeciwnika. Dobra, bierzemy czarne kostiumy. O, to już trochę lepszy zawodnik. Przeciwnik, chciałem powiedzieć. O, ma lewego obrońcę z ligi francuskiej. Przydałby mi się. Ale to nie mniejsza z tym. Teraz trzeba się skupić na tym, żeby zdobyć tytuł mistrzowski. Może być nawet remis. Ale to i tak nie ma znaczenia. Zdobędziemy tytuł mistrzowski. Arbeloa ma. Czy Arbeloa, albo ten cały Carvajal. Nie rozpoznaję, ale to jest bardziej Arbeloa. Komentować będą dla państwa Dariusz Szpakowski. Dobra, ja też się cieszę, że Szpakowski, ale to trzeba... O kurde, ten koleś ma tutaj najmocniejsze lagi. Jeśli na boisku jest zawodnik, który może odmienić losy meczu, to jest nim Cesc Fabregas. O, bardzo fajnie. Zgoda, ten zawodnik to prawdziwy czarodziej środka pola. Nikt tak jak on nie potrafi zamienić sytuacji defensywnej w ofensywną. Fabregas. Ej, koleś! Czy cię coś nie swędzi? O, no, żółta kartka, zasłużona. Kwalifikowało się na żółtą kartkę. Dobra, podamy do Fabregasa. No, czemu nie Fabregas? No muszę mu chociaż jedną strzelić, no. Tą na zwycięstwo. A biegnij, Soria, no dobrze, biegnij, 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 biegnij. Uderza! No i koniec, kończymy tą grę. No, patrz, obrońca mnie jeszcze blokował. Chcą tutaj dzisiaj udowodnić, że tytuł mistrzowski im się należy. To prowadzenie daje im tę poduszkę bezpieczeństwa. Nawet cieszniki nie zrobiłem, ale zwolniłem piłkę i przywaliłem z całej pety. No i Soriano, dzisiaj królujesz.
królujesz jak mało kto. No jeszcze nie, to jest tylko 1-0. Ale czekamy na Rage Quit. Jak się uda, mistrzostwo mamy zapewnione. Ale zapewnione w sumie też. Czuję to, cały skład będzie wyglądał o wiele lepiej. Dobra, wpuściliśmy Federico Fernandeza. Debiutujesz w pierwszym spotkaniu. O, też zrobił zmianę. Andres Townsend. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do. A, bardzo dobrze, Żura dobiegnij, Żurado. Tak jest. Długo nie mógł się wstrzymać. I strzelaj! O kurde, do Samu. Będzie strzelał! Piękna interwencja. No! Już też pozwoliłem sobie na to, żeby całe trzy mecze wpuścić na jeden odcinek. On teraz będzie wymyślał. Patrz, jak on wymyśla. Townsend! Nie ma. A, dobrze, Hiszpan! No i mają rzut rożny. Dobrze, Sergio. Wybronił to, zajebiście. No. Ciepiesz tą piłkę? Gra z krojcem? Nie, properem. O, cholera. Zajebiście! Tito! Tito! Zarąbiście, żeś wybronił tą sytuację. Przecież to mogło wpaść na pustą bramkę. Tito, pięknie. Stał tam, gdzie trzeba. Nie, podoba mi się ten obrońca. Zarąbiście się debiutuje, a raczej debiutował, a teraz naprawdę robi piękne rzeczy na boisku. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. A, jedziemy, Soriano, Soriano, Soriano. Piłka nie doszła jednak do i piłka w słabe. Bo chciałem zrobić podanie prostopadłe to do tamtego zawodnika, który biegł. Fatalne podanie, no i strata. Dobrze, Samu. No i mamy stratę piłki. Aha, okej. Bernat. Uderza! Świetnie interweniuje. Od razu pakuje. I Soriano, piękna gra, naprawdę. Podobasz mi się, koleś, w tej grze. Dobra, Valery Germain i Eric Botek. No, będzie gol. Dobrze się ustawił tam obrońca, pięknie. Tito, nie no, Tito tutaj naprawdę czyni cuda. Dobra paczka, jak dla mnie bardzo dobra. No pięknie, wszystko wychwytuje. I ja go dzisiaj widzę w grze normalnie. I w moim składzie, rzecz jasna. Dobra, co my tu mamy? Dobra, nie wiem, czy wychodzić bramkarzem. Teraz piłkę w polu. Dobrze, biegnij, Valerin, Valerin, Valerin! Dobrze, biegnij, biegnij już do końca. Zapowiada się ta akcja. Pięknie, 2-0. Ja już tu widzę 2-0. I 2-0. No i koniec spotkania, finito! I chyba nic już nie jest w stanie nie. pozbawić ich mistrzowskiego tytułu. Pięknie, Germain. Swoje, punktują rywala, i on tu zostaje. Zadebiutował się bardzo fajnie. Nie zmarnował ataku 1-1. Nie popełnił błędu. Strzelił jak trzeba. Valery Germain. Pięknie. O, jego karta się pobugowała. Nie dziwię się. Dobrze, nie no. Pięknie tu grają. Dobrze, podane. I Germain, jak teraz się uda. A, zgarnij jeszcze asystę. O, ej, Botek! I Francuzi tutaj już zniszczyli nadzieję na 3 punkty. Pięknie. A, niech Germain ma asystę. Trzeba go katować. Trudno, Jacek, oczekiwać od bramkarza, pięknie, żeby w takich okolicznościach interweniował. Z pewnością nie sposób. I Liga Francuska też pokonała. Jest dwóch, a bramkarz tylko jeden. Aha, karty się pobugowały. Nie wiem, co się dzieje, ale nie wczytuję w ogóle skryptu widoku karty. I piękne zwycięstwo. Piękne, no nie, no jestem dumny. Z Ligi Francuskiej, z tych dwóch zawodników zgrywają się, no i z Hiszpana, który naprawdę w tym sezonie w każdym meczu strzelił bramkę. W każdym. Nie było meczu, gdzie by on nie strzelił, no. To spotkanie może pięknie. Zdecydowanie zaliczyć. Nie no, zajebiście, zajebiście. Solidna i pewna gra. Świetny występ. Botek zakończył cały ten występ. Wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę. Przykro mi,
Przykro mi. No i dostajemy awans i tytuł Ligi 10 i awans do 9. Pięknie, no po prostu. Uważam, że całe te trzy mecze się zakończyły bardzo pięknie. Nie może tego Fabryga uderza. Ale bomba. Jaka bramka. No nie, takiej bomby by nikt nie obronił, nawet Neuer. Dzisiaj udowodnić, że tytuł mistrzowski im się należy. No pewnie. To prowadzenie daje im tę poduszkę bezpieczeństwa. No poduszka bezpieczeństwa, Laskowski też dowolił takim komentom trafić na pustą, żeby jeden na jeden. To była sytuacja pewna. I chyba nic już nie jest w stanie pozbawić ich mistrzowskiego tytułu. Grają swoje, punktują rywala, byle tylko nie stracili koncentracji. Ależ finezja i czyste kopnięcie piłki. Nie na darmo cię... Boteak! Brawo! I Boteak zakończył cały ten koncert. A bramkarz to miał po prostu już konserwę na nogach, bo nie mógł się ani ruszyć, ani tego obronić. Ach, pięknie, 14 punktów mistrzostwo. O, Cavani się cieszy, tylko szkoda, że ten Cavani to ostatnio nie wykorzystał okazji z 60 metrów podania Di Marii, żeby w ogóle strzelić na 1-1 przeciwko Królewskim. No nic. Tak czy inaczej, Soriano, Tito, no i w ogóle cały napad hiszpański, możemy im być wdzięczni, że dali nam wygrać całą 10. ligę. Ja się tu z wami żegnam w ten niestety taki niesympatyczny sposób. Muszę grę chyba włączyć od nowa, nieważne. Trzymajcie się, na razie i... Następny mecz będzie w lidze 9. Yo!